Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko w sposób taki drobny sprostować. To nie jest tylko Wydział Komunikacji. Nie otwieramy tylko Wydziału Komunikacji, bo tak się utarło, że ten Wydział Komunikacji u nas szedł tutaj na dół i po prostu nareszcie go mamy tutaj bardzo dostępnego dla mieszkańców. Ale tak naprawdę to jest otwarcie punktu obsługi klienta. Tak naprawdę, dlaczego ja podkreślam to bardzo, bardzo mocno? Dlatego, że ideą tego remontu, tego dostosowania dla mieszkańców było podniesienie jakości obsługi mieszkańców. Było dostępność każdego wydziału tak naprawdę. Jeżeli zaczniemy od tego punktu pierwszego, biura podawczego, to już nasi interesanci, mieszkańcy Sokółki, nie będą, mieszkańcy powiatu sokólskiego nie będą musieli chodzić gdzieś tam do nas, do tego naszego pokoju i tam składać podań, tylko tutaj na dole będzie biuro jest biuro podawcze. Od razu można złożyć właśnie tutaj wszystkie dokumenty. Stanowisko numer dwa jest stanowisko do spraw właśnie budownictwa i architektury, a więc też wszystkie sprawy i pełna informacja co do kwestii budowlanych. Stanowisko spraw geodezji też tak samo, Szanowni Państwo, a więc jak najbardziej na dole. W dalszej części jest kasa, stanowisko do spraw ochrony środowiska. Każdy wydział, który obsługuje interesantów, tutaj ma swojego reprezentanta i ludzie będą mogli bez problemu załatwić te podstawowe sprawy na dole. Nie szukając w pokojach właściwych ludzi do obsługi. Tak samo oczywiście największy jest tutaj na dole, najbardziej reprezentowany Wydział Komunikacji, system kolejkowy. Jak Państwo wiecie, dotychczas no niestety nie ma co ukrywać, no jednak bolączką było to, że te kolejki były bardzo duże. W tej chwili po tych pierwszych dniach funkcjonowania już widzimy, że naprawdę ten system kolejkowy się sprawdza. To się też połączyło z tym, że przenieśliśmy część tego wydziału do Dąbrowy Białostockiej i tak patrzę na pana burmistrza Dąbrowy Białostockiej, że po prostu to nasz też wspólny pomysł, wspólna inwestycja tam w Dąbrowie Białostockiej jest też punkt obsługi klienta dotyczący Wydziału Komunikacji. To też jest ta zmiana, którą zapowiadaliśmy. Ja nie chcę jakby powtarzać tego, ale startując do wyborów, mówiłem wielokrotnie i to wielu z nas startując do powiatu zapowiadało tą zmianę, tak, że musimy dostosować nasze starostwo do obsługi interesanta. Tak. To mieszkaniec jest najważniejszy i nie robiliśmy tego remontu dla samego remontu, dla wygody pracowników czy dla innych celów. Cel nadrzędny to była jakość obsługi klienta, jakość obsługi interesanta. To nam przyświecało. Dlatego bardzo serdecznie dziękując Państwu za przybycie, bo mamy tutaj naprawdę wspaniałych gości, ludzi, którzy na co dzień obsługują w swoich instytucjach interesantów. No chcemy też się pochwalić tym, że u nas też jest wspaniale, też jest dostępnie, a przede wszystkim zaprosić mieszkańców powiatu sokólskiego do nas, że naprawdę jesteśmy przyjaznym urzędem. Dziękuję Państwu bardzo. Wychwalajmy więc Boga i prośmy Go, aby zesłał hojne błogosławieństwo na wszystkich, którzy w tych pomieszczeniach będą pracować i będą korzystać z posługi tu pracujących. Spraw niech wszyscy, którzy w tym wydziale będą się zajmować badaniem spraw codziennego życia, wydawaniem dowodów rejestracyjnych, praw jazdy, rozwiązywaniem problemów komunikacyjnych i innych spraw, wspierani Twoją pomocą znajdą właściwe drogi działania i osiągną cel swojej posługi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pobłogosław przeto ten urząd komunikacyjny i spraw, aby wszyscy petenci byli załatwiani tu sprawnie. Aby otrzymane dokumenty traktowali nie tylko jako uprawnienia, ale również jako rodzaj zobowiązania do rozumnego korzystania z dróg publicznych i poszanowania praw innych.
aby miłość ewangeliczna przyświecała nam wszystkim. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech wstąpi na pomieszczenia tego wydziału, na pracowników, klientów i pozostanie na zawsze. Amen. Księża zawsze mają wejście, niezależnie od otwarcia. Jemy? Jemy.